Cześć, witam Was na moim kanale. I jak zawsze w poniedziałek zobaczymy, co dzieje się w grze, na co zwrócić uwagę, co trzeba zrobić, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I na początek, może zaczniemy od summoning pool. Wiele osób spodziewało się, że w końcu będzie to ten summoning pool, gdzie będzie do zdobycia Odyn. Zapowiedziane to było na samym początku Asgard Divide, że będziemy mieć summoning pool, właśnie. Właśnie z Odynem no i to jest jedna z ostatnich okazji, żeby takie coś się wydarzyło. No i rzeczywiście mamy supporters summon pool, gdzie headlinerem jest Odin. No i generalnie mamy 6% na to, że wpadnie legenda, no i 1,5% na to, że będzie to właśnie Odin. I jeżeli celujemy w jakiegoś konkretnego czempiona, to jest to najlepsza okazja. E, największe szanse są, no tak powiem, największe szanse są właśnie, żeby. Tego jednego konkretnego trafić mamy oddyna 1,5% szans, że jak wpadnie już legenda, to będzie z tych sześciu, że to będzie on. Tak, ale tutaj na dole też nie mamy wcale kogoś słabego. Ponieważ mamy Necmostara, fantastyczny champion, używam go na hydrze. Spisuje się naprawdę, naprawdę dobrze, bo mamy decrease attack na AOE. Tutaj mamy decrease speed z liczem, tutaj przyspiesza nasz cały team plus fajna aura. No i w sumie Eostrid jest też taką wersją drugą e, tego e, championa. No akurat A1 jest troszkę gorsza, ale tutaj mamy decrease speed i weaken, plus e, obniżanie turniter, aczkolwiek to na hydrze nie zadziała. Tu mamy increase speed i increase attack. I napełnienie turmiter naszych czempionów. Także dwójka podobnych e, podobnych czempionów. Mamy Elwę. Ja bym, bym chciał trafić na moim koncie. Ciągle jej nie mam. E, mamy Pedraiga. On był gwarantowany kiedyś. Nie poszedłem po niego. A jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry czempion. No, Armans. Chyba nie muszę przedstawiać tego pana. E, król areny obecnie. No ale poza tym mamy Pysjona świetny champion, Mighty Uko, też bardzo dobry. No i troszkę tutaj Kaja odstaję. Jej nie mam, e, akurat. E, ale jak będę otwierał, to też jej nie będę za bardzo chciał. To jest najgorszy champion z tej, z tej ekipy, najgorsza legenda. Wśród epików mamy Ugo, no jeden z najlepszych epików. Mamy, e, mamy tutaj Dekona, mamy Stagnita, mamy Venomage. Mordekaja, Eoxa, eolfrik, potrzebny do fuzji Lady Mikage. Także tutaj, no i plus, taki troszkę, troszkę takiego planktonu. Mm, więc tak to wygląda. Ja akurat mam już, mam już Odyna na tym kodzie, więc nie będę o niego walczył. Nie będę tutaj ostro po niego szedł. Ale na moim drugim koncie bardzo bym go chciał mieć. Plus, no, tam Pedraiga, Nekmo też nie mam, Elwy nie mam, więc jest kilku tutaj czempionów. Więc na drugim koncie pewnie wydam trochę kasy, żeby tutaj powalczyć. Ale jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, to na pewno jest kilka okazji na no, dwie są okazje dla przeciętnego gracza. Mamy Sandevilla standardowo. No ja już tu dzisiaj ostro poszedłem na Sandevilla, bo taki mój plan jest na ten okres między fuzjami, żeby farmić ostro Sandevilla, farmić ostro Shoguna i Minotaura żeby nadrobić troszkę tutaj zasobów, bo bardzo mi brakuje zasobów tutaj do asendowania sprzętu. Jak widzicie, już trochę punktów tutaj nabiłem przy okazji zgarnąłem tutaj zresztą otworzymy zgarnąłem tutaj te, ten kwarc. Jutro się zaczyna Soul Chase, więc przypominam podwójne szanse na 5-6 gwiazdkowe dusze z Mortali i na 6 gwiazdkowe dusze z Immortali więc przy okazji będzie można coś zgarnąć i jest jeszcze druga okazja e, druga okazja w Dungeon Divers bo tutaj też, ale 6000 punktów Ech, no, dużo aczkolwiek z drugiej strony, w zasadzie to jest taki Secret Shard gdzie możemy sobie wyfarmić e, w turnieju, w evencie Secret Sharda no ale poza tym, patrząc, no te nagrody są, no są do tego momentu naprawdę żałosne. Dopiero tutaj mamy coś ciekawszego, potem mamy 6-gwiazdkowy 6 glif i 10 esencji, także od tego momentu jest już trochę lepiej, ale wcześniej to jest nędza. Ja to totalnie pomijam, nie mam zamiaru farmić żadnych dungeonów, nafarmiłem się ich wystarczająco dużo y, na fuzji teraz jest czas na to, żeby sobie coś innego, y, coś innego zrobić. No, ty jak już powiedziałem, to otwórzmy sobie, no i zobaczmy, co mi wpadnie. Z takiego pojedynczego raz wpadni Tiox. E, tutaj niekoniecznie Odyna bym chciał, bardziej bym chciał zobaczyć Pedraiga albo Elwę, e, bo ich nie mam, a są bardzo dobrzy. Ale jak wpadnie Odyn nie obrażę się. Tak y, z pojedynczego Tioxa tak trafiłem, no ale 94% szans, że to będzie Epic Nie zobaczmy. No jest Epic E, Criorden the blue nie najgorszy epic bardzo fajny na e, na e, na fire harda. aczkolwiek tutaj jak już miałbym to uko, u, ugo ugo e, bym wolał żeby moją ugo na hydze wzmacniać no trudno Wpad epic no w większości okazji tak to będzie e, tak to będzie wyglądać co dalej mamy siege 18 godzin zostało do tego, żeby ustawić obronę, więc nie zapomnijcie sobie ustawić obronę. Ja już to zrobiłem dawno temu. Plus team rezerwowy, no akurat w moim klanie dobrze nam idzie. W zasadzie chyba przegraliśmy tylko ten pierwszy, zupełnie pierwszy Siege. Później mamy 4 zwycięstwa, chyba 4 zwycięstwa, i jeden był remis. Niestety był jeden remis, gdzie żeśmy z przeciwnikami się zniszczyli całkowicie. Obecnie od ten remis już jest, będzie bardzo trudno jeżeli zniszczymy Stronghold wprowadzone zostały zmiany które mają tutaj niwelować takie szanse więc liczę na zdecydowanie więcej zdecydowanie więcej i rozstrzygnięć ponieważ mamy fragmenty tak Lamasu tą panią bym chciał bardzo dobra legenda, tak 4 wygrane bo mam 48 fragmentów jeszcze troszkę trzeba jeszcze 5 zwycięstw i ta pani będzie moja ale zwróćcie też uwagę, że za dwa no niecałe 3 dni kończy się rotacja doom tower także jeżeli jeszcze macie coś do zrobienia to jest to są ostatnie dni na to żeby to zrobić ja jeżeli tutaj secret roomy wam zostały no to ja właśnie dzisiaj to zrobiłem no i będę zaraz farmić sobie bossa w tej rotacji farmie tutaj ten poziom po to, żeby sobie nabić ten y, set y, Affinity Breaker, bo poza tym w tej rotacji nie bardzo mnie coś interesuje. No nie, tej rotacji Affinity Breaker sobie farmie, ale możecie tam wybrać sobie coś innego, także pamiętajcie, że ostatnie kilka dni zostało tutaj, ostatnie dni zostało kilka, i potem już będziemy mieć nową, y, nową rotację. Y, a poza tym, o, poza tym to tyle. Ja oczywiście zbieram. zbieram Soulstone na jutro. O, mogę sobie. Tak, z wczoraj pofarmiłem i mogę sobie kupić kolejnego Immortala. Także mam dwa Immortale. 117 Mortali. No i oczywiście będę otwierać, licząc na to, że jakieś fajne dusze mi wpadną, że szczęście będę. Kontynuował. Dobra, to tyle z mojej strony na początek tygodnia. Jutro będzie coś specjalnego na moim koncie, na moim kanale. Także zapraszam Was od razu na jutro. A dzisiaj ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!